Trzy lata spędzone w Radomiu. Aha, aha. Usłyszałam, że o tym to my kiedyś napiszemy książkę. <grym> no. No słucham. Trzy e, lata w Radomiu no to były pierwsze moje lata po opuszczeniu e, spały, po opuszczeniu, że tak powiem, e, liceum. No i wiadomo, jak ten młody człowiek chce posmakować różnych rzeczy, jeżeli chodzi o imprezę. Wiadomo, że alkohol też jakiś się pojawił. No i chodziliśmy z chłopakami na imprezy. Ale czy by książkę z tego pisać, to nie wiem. Aż tak to nie. Nie. No, Rozdział. Był, to było też jakby w miarę z rozsądkiem robione. My wiedzieliśmy, że nie możemy iść na imprezę, jeżeli chodzi o to, że trening jest na drugi dzień rano. My szliśmy na imprezę. Jakby... Ale nie zdarzyło ci się pójść na trening na kacu? Nie. Nigdy? Nie. A z lekkim bólem głowy, naprawdę? Nie. No, no nie, ja znam priorytety swoje. Ja wiem, kiedy mogę ale iść Ale na nawet w radomiu? Tak. Chociaż znaczy, no nie, no był tak, że skończyliśmy sezon, yy, były już wakacje i był jakiś, jakiś spod piłka, coś, coś, ale to nie, jakby nie było przygotowań do żadnego meczu. Także no nie, 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 nie. Ja mam priorytety jasno postawione i się ich trzymam. Okej, okay, to Tobie zadam to pytanie. Czy Tomasz Fornal jest grzecznym chłopcem? Nie da się powiedzieć tak i nie. W niektórych przypadkach jestem grzeczny, a w niektórych nie. Ale hey. Przykładów nie będę podawał. <śmiech> <Dlaczego>? <śmiech> ja myślę, że zwłaszcza Twoje fanki, których jest mhm. dużo, Panów mhm. pewnie też, do Instagrama jeszcze za moment mhm. przejdziemy, mhm. Czekają na jakiś taki smaczek. No. Ja się dużą, dużą ilością prywatnych rzeczy nie dzielę. Szanuję swoją prywatność i, 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 i lubię swoją prywatność, więc jakąś dużą ilością rzeczy się nie dzielę na Instagramie i w social mediach. Chociaż i tak uważam, że pokazuję dużo, streamuję na Twitchu. Streamowałem, bo teraz nie mam na to możliwości przez to, że jest kadra. Ale na pewno do tego wrócę, jeżeli wrócę do klubu, bo sprawia mi to dużo przyjemności i jestem w stanie przez to oczyścić głowę od siatkówki. Więc bardzo dużo pokazuje, wydaje mi się, prywaty na, na tych streamach, jeżeli chodzi o rozmowę z ludźmi, o granie w gry, rozmawiamy na różne tematy. Więc i tak uważam, że bardzo dużo pokazuje, ale są rzeczy, których, którymi się nie chwalę.